Kiedy w latach 30. Witkacy bawił w Nowym Sączu, zdaniem niektórych był tutaj 3 razy, malował portrety. Portrety sądeczan, którzy przy tej okazji targowali się z nim, na co narzekał w listach m.in. do żony. Te portrety były wycenione na około 50 zł. Dzisiaj warte są około 50 tysięcy złotych. Warto inwestować w sztukę, warto inwestować w obcowanie ze sztuką. A my jeszcze ciągle możemy i bardzo chcemy. Umówiłam się z nimi no nie na 9, skoro od 19 spektakl. Ale 9 jest. Ale 9 może się pojawić. I jak znam życie, to ta 9 też będzie pięknie wyśpiewana. Pan Krzysztof Wnuk i pan Jerzy Chruściński. Dzień dobry. Dobry wieczór. Choć właściwie tak, to jest moment, kiedy możemy powiedzieć dobry wieczór, a jak najbardziej. Drodzy panowie, bardzo jestem ciekawa, biorąc pod uwagę to, że musicie nas przenieść w czasach do międzywojnia. Przywieźliście z Zakopanego ze sobą wehikuł czasu? No naturalnie. Mhm. Naturalnie w wehikuł czasu w postaci muzyki. I ta muzyka głównie, ona będzie nas przenosić w ten czas. Aczkolwiek nie jest... Ta muzyka jest zaaranżowana troszkę, mam wrażenie, nowocześniej i bardzo atrakcyjnie. Nie jest ta, te piosenki nie brzmią tak, jak możemy tego, możemy ich odsłuchać na starych płytach. Więc jeśli pamiętamy, albo mamy w głowie ciągle Eugeniusza Bodo, który w ten sposób umawia się z nią na 9, to możemy być zaskoczeni? Mam nadzieję, że tak będzie. Aha, a jeśli będziemy chcieli razem z wami zaśpiewać, to... Ale zapraszam serdecznie. Linie melodyczne się nie zmieniły. Tacy bezczelni. Czy staramy się? Natomiast aranżację rzeczywiście z kolegą, żeśmy tu z Maksem Kowalskim wzięli na tapetę kilkanaście piosenek z filmów z lat międzywojennych. I staraliśmy się to zrobić no, trochę współcześnie, trochę nowocześnie, więc brzmienia są czasami dosyć, wydaje mi się, zaskakujące, ale przez to to też jest inne i w tym jest coś świeższego. Z czym kojarzy wam się nazwisko Fogg? Zaraz wytłumaczę, dlaczego pytam, ale być może już wiecie. Fogg. Mhm. No, Fogg Mieczysław zawsze śpiewał. Tak, to nawet ja pamiętam, że śpiewał zawsze. Moja mama go uwielbia. Jak się urodziłem, to słyszałem od rodziców, o, już taki starszy pan, który śpiewa. Jak, no nie, bardzo żartujemy sobie w tej chwili, ale rzeczywiście jest to człowiek, który całe życie właściwie śpiewał i całe życie umilał ludziom, dawał radość poprzez śpiewanie. Mhm. A teraz odpowiem, dlaczego także pytam o Fogga, poza tym, że oczywiście jest taką postacią, którą chyba nawet najmłodsi powiedzieć znają, nawet jeśli, tak, jeśli nie słuchali, to słyszeli od rodziców, prawda? Natomiast chodzi mi o tego Złotego Liścia Retro 2017. To ogólnopolski festiwal piosenki retro organizowany od 14 lat pod honorowym patronatem rodziny Foggów właśnie, więc oczywiście gratuluję przy okazji, że panów tutaj mam, całej ekipie gratuluję. Jak to było, dostać taką nagrodę? To znaczy, bo to nawet nie był jakiś konkurs rzeczywiście, mm-hmm, tylko to były, okazało się, że ta fundacja, bo to chyba fundacja, mm-hmm, jakaś tak. organizuje, ona oglądała właśnie, interesowała się spektaklami czy koncertami, które jakby pielęgnują właśnie tego rodzaju muzykę, czyli muzykę z lat międzywojennych, powojennych, tuż. I właśnie wybiera jakby, honoruje tych, którzy gdzieś w jakiś sposób pielęgnują i podtrzymują te tradycje tych piosenek. Nawet ośmielę się powiedzieć w związku z aranżacją, że rozwijają tę muzykę, bo to jednak jest pewna nowa jakość. A to takim rzeczom, które są nie najnowsze, zawsze dobrze służy. I tutaj usłyszymy tę nową jakość, ale zabrzmi nam, no właśnie, co nam zabrzmi? Zabrzmią nam te piosenki z lat 30., 20., zabrzmie nam to międzywojnie. W tym takim anturażu pudełkowym ta paczuszka z przeszłości zostanie odpakowana. No i ona będzie podana w nieco nowocześniejszej formie, ale to w dalszym ciągu będą te szlagiery przedwojenne. Uda się panu dojść do fortepiana? A to wszystko się okaże. Bo jak na razie zapakowane. No tak to jest, no. Historia już właśnie. No tak. W tym momencie rzeczywiście trzeba będzie, być może, nie wiem, domyślam to się, w jakiś sposób okaże, o to zawalczyć. To się wszystko okaże. Sama jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie rozwijało. Kawałek dobrej muzyki
świetnie zaśpiewanej. Czy tą muzyką potraficie się też bawić, czy tylko pilnujecie tego, żeby ona zabrzmiała tymi piosenkami bawić? Czy pilnujecie, żeby one zabrzmiały tak, jak sobie to wcześniej wyobraziliście, tak jak chcecie, żeby to zabrzmiało? Ja myślę, że jak państwo i pani wysłuchacie tego, to no nie chcę zdradzać, ale stwierdzicie państwo, że no głównie się świetnie bawimy, ale staramy się też, żeby państwo się mogli bawić przy tym. Zresztą wy słyniecie z tego, Witkacy, przecież, że... Cieszy nas to, co robimy. Cieszy nas to, co robimy, i to jest, myślę, podstawowa rzecz. Podchodzimy do tych piosenek jakby no, z pewnym szacunkiem oczywiście, ale staramy się w jakiś sposób jednak nie tak strasznie poważnie i jak to kiedyś było, prawda, w tych filmach, że niektóre utwory były tak poważnie zaśpiewane, co miało oczywiście sens, ale tutaj jest zupełnie. No i też przywykliśmy do tego języka, tego akcentu z czasu międzywojnia, prawda? Będziecie szukać tego L, czy już? Czy to już będzie współczesne? Nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy przed. Trzeba się jednak było umówić z nimi po tej dziewiątej. Zdecydowanie. Jak już będzie po wszystkim. Natomiast gdyby nam było was za mało, to zawsze możemy jeszcze was odwiedzić w Zakopanem. Oczywiście. Wprawdzie teraz czasy nie są, ale czasy są, jakie są, ale zawsze serdecznie zapraszamy. I serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Przede wszystkim, bo to dla nas było zaskoczenie w dzisiejszych czasach. Właściwie jeszcze coś się dzieje. No jeszcze tak. Coś się może dziać i to jest budujące. Witkacy w Sączu bardzo lubił jedną rodzinę, u której bywał. Poza tym mieszkańcy od czasu do czasu raczej działali mu na system nerwowy. Odnoszę wrażenie, że Zakopane, ale też Nowy Targ z Nowym Sączem, też my tak się kochamy, ale czasem jest to taka szorstka przyjaźń. Nie? Może przez to województwo nowosądeckie kiedyś, nie wiem. Ale chyba zaczyna być nam do siebie coraz bliżej. Pewnie tak i zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli chodzi o Witkacego, jego sympatię do ziomków naszych wszystkich wspólnych, no to nie chodziło ani o Nowy Sącz, ani o Zakopane. Wystarczy przeczytać Niemyte Dusze, czy posłuchać tych niemytych dusz, które obecnie mamy w takim programie online. No to tamten jego stosunek jest bardzo wyrazisty i bardzo jasno i klarownie przedstawiony. Na ile on jest dla was ważny? Bardzo ważny. To znaczy to, że Witkacy jest patronem naszego teatru, to nie jest tylko taka ładna figura, bo Zakopane to Witkacy, to musi być jakiś patron, który jest związany z Witkacym, Zakopanem, tylko to jest postać dla nas ważna. Z jego podejściem do sztuki, z jego filozofią uprawiania sztuki. My to wszystko staramy się jakoś, każdy na swoją miarę oczywiście, wprowadzać w życie, wcielać, podchodzić do tworzenia serio. I traktować to bardzo poważnie, oczywiście bawiąc się przy tym jednocześnie. Czyli rozmawiałam o tym 2 tygodnie temu z Waldemarem Malickim, że kunszt tylko wtedy wyjdzie, kiedy jest warsztat. No bez tego się nie uda. To jest prawda. Zresztą Waldemar Malicki właśnie jest żywym tego przykładem. Prawda? Wciągacie widownię w to, co dzieje się na scenie? Jest godziny 18:20, nie możemy powiedzieć. Ludzie nie przyjdą. Ludzie, moi drodzy panowie, to mają bilety, na które puchali i dmuchali, bardzo chcieli je kupić. Przez maseczki, jak się potem powiększyła pula, bo wcześniej był inny kolor, tak. Potem się poprawił, powiększyła się pula, chętnie dokupili te bilety, zaraz to zresztą będziecie mogli sami bardzo sprawdzić, sami się przekonać. Niestety kolory idą znów mniej atrakcyjne, w Zakopanem też. Jak sobie radzicie? To znaczy teraz jak będzie kolor ten najmniej atrakcyjny, no to sobie... Zauważyliście? Nawet nie chcemy go wypowiadać. Tak. Coś jest, aż nie chcę przez zęby przejść ściśnięte. Tak. No to będziemy sobie radzić tak jak w czasie słynnego lockdownu, czyli po prostu będziemy działać na tą taką mini skalę. Na razie nie możemy narzekać, będąc w strefie zielonej, żółtej. Gramy oczywiście z dużo mniejszą ilością widzów, mamy tam ograniczenie do 25%, także to jest czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt osób, no ale ludzie są spragnieni jednak teatru, są spragnieni tej formy kontaktu i tej formy doznawania sztuki i przychodzą i przestrzegają tych rygorów, rzeczywiście chodzą o maseczkach, karni podpisują oświadczenia, nikt nie marudzi, dezynfekują ręce. Chcemy bezpiecznie, tak. To jest jasne. No, czas jest jaki jest, nie można się obrażać na rzeczywistość, trzeba z nią się jakoś zmierzyć i jakoś do niej dostosować po prostu. Bierzemy to, co mamy, ponieważ chcemy to brać. Tej kultury nam naprawdę bardzo, bardzo potrzeba, bardzo brakuje. No jak się wygłudzimy jeszcze bardziej, to,
to kto wie, może sądeczanie zaczną szturmować Zakopane, jak przyjdzie na to czas i będą... A właśnie, macie jakieś statystyki, prowadzicie? Często tam bywamy u was na spektakle? To znaczy, co do miasta, to nie to prowadzimy. Nie, nie. Ale nie mamy nie. trochę przyjaciół z Nowego Sącza, którzy u nas bywają. To... to jest okazja, żeby ich pozdrowić, być może będą oglądać. No być może, to mówię o pani Iwonie Pater z mężem, z dziećmi, z ojcem, który wtedy, kiedy pod województwo nowosądeckie podlegaliśmy jako nasz urząd marszałkowski, który był wtedy naszym szefem. No ale też mamy Małgosię Skwarka, która też pracowała w urzędzie. No i mamy pana Leszka Zegzdę, który był wicemarszałkiem, a potem tutaj też działa do tej pory w Radzie. Także to są nasi bliscy. My dzisiaj prowadzimy taką kwerendę, zastanawiając się i szukając znajomych z Nowego Sącza, znajomych Witkacego. Kto wie, może za 50-100 lat ktoś sięgnie po to nagranie i będzie wyszukiwał znajomych waszych. Ja jeszcze tylko dodam, że my oczywiście bardzo się cieszymy również, że my tak często tutaj przecież jesteśmy u państwa, bo byliśmy niedawno, jakiś czas temu jeszcze w innych czasach, w tamtych czasach. Andrzej Szarek jeszcze mi się przypomniał. No, współpracujesz z Małopolskim Centrum Kultury. Pozdrawiamy panie Andrzej. No właśnie, że graliśmy u niego w galerii. Tak. Tutaj graliśmy przecież operetkę Gombrowicza. Tutaj graliśmy także, nie wiem czy to jest Kolejarz, dalej to się tak nazywa tutaj. Dom Kultury Kolejarza też może być też. Tak nazywany, Dom Robotniczy oczywiście. No, bo tam też żeśmy parę razy grali. Czyli kochają was tutaj. Tak, i zapraszają. I zapraszają. A wy, ponieważ przyjeżdżacie, rozumiem, chętnie, nie? To znaczy, że kochacie nas też. My wszystkich ludzi i widzów kochamy. Bardzo miło nam to słyszeć. Nim was wypuszczę, bo rzeczywiście trzeba będzie przyspieszyć za chwileczkę. Będziecie na scenie, to prawda. Na co jeszcze możemy wybrać się? Jak już ten kolor zniknie, na co ciekawego nas zaprosicie do siebie? Przecież mamy tam blisko, to jest kwestia 100 kilometrów, 2 godziny i już jesteśmy u was. Jak nam mało będzie dzisiaj, to co jeszcze? No to mamy spiski według Wojciecha Kuczoka, spiski Hej, kolejna część, czy trzecia część naszego tryptyku tatrzańskiego, który zaczął się od Na Przełęczy Witkiewicza poprzez czopówki na podstawie Struga, Andrzeja Struga. Teraz Wojciech Kuczok mamy rzeźnię rzeźnię ze Sławomira Mrożka, mamy Kobieta Istnienie Poszczególne o kobietach Witkacego, gramy spektakl Stachura na małej scenie. No, jest tych propozycji nie za wiele, bo w tym rygorze niestety nie wszystkie spektakle możemy grać. Natomiast no, tym, co mamy, chętnie się dzielimy. Jeśli będziemy, mówię to rzeczywiście o państwu, zainteresowani, to rozumiem, że wskakujemy na waszą stronę, przeszukujemy. Tak, zapraszamy, mamy również taką, powiedzmy, że szeroką ofertę online. Tam są i recitale, jest teraz właśnie są Niemy te dusze, jest film Gwazder zrobiony przez Andrzeja Bieniasa. Jest dosyć dużo tych pozycji, także można nas też online, że tak powiem, obcować z Teatrem Witkacego. Wiem, czego można życzyć nam, widzom, częstego kontaktu z wami. A wam czego życzyć? Częstego kontaktu z widzami. Tak, dokładnie. Niech się tak stanie. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy. I za chwilkę wszystko będziemy mogli zobaczyć. Tak jest. Bo na razie państwo zauważyli, jak pieczołowicie trzymali. Nie uchyli nawet rąbka tajemnicy, co się będzie działo za chwileczkę na scenie. Będziemy się musieli przekonać osobiście, co z przyjemnością zrobimy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Zapraszamy wszystkich państwa do nas.